Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. Proszę Państwa, strategia traderów z Wall Street, ciąg dalszy, tym razem bardzo znana i prosta formacja, natomiast nie zdajemy sobie moim zdaniem sprawy z jej siły. Szczególnie, dlaczego nagle ona pojawia się teraz? Dlaczego ja o niej przypominam? Proszę Państwa, właśnie teraz. Szczególnie w roku 2016, kiedy mamy dość dużo wydarzeń na rynkach, okna pojawiają się niezwykle często. I proszę Państwa, formacja trzeciego okna jest niezwykle znana. Znowu, można wpisać sobie w Google tak zwaną lukę wyczerpania i przeczytać na ten temat wszystko. Więc ja nie będę tego przypominał, nie będę przypominał zasad. No może tylko tak symbolicznie. Luka startu, luka kontynuacji. Trzecie okno przyjmuje się, że jest oknem wyczerpania. Proszę Państwa, teoria mówi, że jeżeli na wykresie mamy trzy okna, to rynek możemy uznać za dojrzały, co oznacza, że dany ruch zaszedł wystarczająco daleko i coraz bardziej prawdopodobne jest wystąpienie korekty lub zmiany trendu. I siłę tego zagrania chcę Państwu pokazać właśnie na przykładzie polskiego rynku, tutaj na przykładzie WIG i WIG 20. Po prostu uważam, że często rzeczy, które są niezwykle znane, są przez nas zapomniane i pomijane. I kiedy coś się pojawia, my w ogóle nie mamy w tle głowy, że coś takiego jest. Natomiast kiedy pojawia się coś takiego, trzeba natychmiast skupić na tym swoją uwagę. Proszę zobaczyć czerwiec 2006 roku. Trzy okna po kolei, potem formacja Inside Bara. Kto pomyśli w tym miejscu, po bardzo złych informacjach, po natłoku złych informacji, że my mamy do czynienia w tym momencie z dołkiem? Trzy okna w czerwcu 2006, Inside Bar na dnie i zmiana trendu. Kolejny przykład, w górę proszę zobaczyć, jedziemy dalej. Ten wykres jest kontynuowany. Trzy okna w sierpniu 2006 roku, dwa miesiące później. Wierzymy w to, co widzimy, czy nie? Jeżeli rynek rośnie, to pojawiają się dobre informacje, proszę Państwa. Jeżeli rynek spada, pojawiają się złe informacje. I proszę zobaczyć jeszcze po trzeciej informacji. Przyspieszenie całodzienne w górę. Kto już chciał, to już kupił. Dwa dni w miejscu. I nagle rynek zaczyna nam się zapadać. I proszę zobaczyć, że zaczyna nam się zapadać dość mocno. Tutaj w tym zagraniu my wiemy, czego się spodziewać. Ja tu nie pokazuję, w którym momencie należy zająć pozycję. My musimy to wiedzieć. W którym momencie, gdzie ustawić stop lossa. Musimy wiedzieć, gdzie ustawić target dla naszej pozycji. Musimy wiedzieć, jak prowadzić trailing w momencie, kiedy ten target nie zostanie osiągnięty. Tu pokazuję Państwu rdzeń, co buduje naszą uwagę. Tu jesteśmy skoncentrowani. Jeżeli gramy na ten setup, to już od tego momentu jesteśmy skoncentrowani do otwarcia pozycji krótkiej. To jest bardzo dużo. Znamy stronę, w którą chcemy grać. I potem wprowadzamy cały warsztat, jak będziemy tą pozycją zarządzać. Kolejny przykład, proszę Państwa, trzy miesiące później. Wziąłem sobie o 2006 rok i jedziemy po kolei. Proszę zauważyć, to można jeszcze połączyć sobie z analizą falową, ale już nie chcę mieszać. Bardzo często w piątej fali to jest killer, prawda? Ale to nawet nie znając tego, że to jest piąta fala, jedna luka, druga luka, kolejna informacja, to jest luka wyczerpania. Tutaj oczywiście target minimalny, jeżeli rozliczymy to falowo, to jest czwarta podfala niższego rzędu, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast no, daje nam pewną orientację. Natomiast proszę Państwa, my myślimy o krótkiej. Proszę zobaczyć, jaką macie przewagę nad innymi uczestnikami rynku. W tym momencie czekacie na setupy, które pozwolą otworzyć pozycję krótką. Jeszcze jej nie otwieramy, ale my myślimy o pozycji krótkiej. I to jest nasza przewaga nad pozostałymi uczestnikami rynku. Spadek po domknięciu trzeciego okna. I proszę Państwa, styczeń 2007. Jedziemy dalej. Proszę zwrócić uwagę, czasem tego okna nie widać, bo zostało domknięte cieniem na sesji. Czasem to okno jest na indeksie,
a nie ma go na kontrakcie. Pamiętajmy, luka to emocje, a ostatnia, trzecia luka wyniszcza tych, którzy są po złej stronie rynku. Kolejny przykład z 2007 roku. Proszę zobaczyć. Jedziemy od 2006 roku praktycznie słupek po słupku i oglądamy, jak zachowuje się natura rynku. 1, 2, 3. Tu faktycznie jeszcze można znaleźć tak zwaną miękką lukę. Ja może zrobię kiedyś z tego też film i wytłumaczę Państwu, jaka jest różnica między miękką a twardą luką. Nie wszystko naraz. I tu mamy okno, które zostaje zamknięte tego samego dnia. Trend się wyczerpał. I kolejny przykład z 2007 roku. Tutaj ten spadek nie był zbyt duży, doszło do cofnięcia. Tu rynek nie zbudował impulsu. To była czwarta fala Elliotowska. Rynek nie zbudował impulsu spadkowego bardzo silnego. Oczywiście, proszę Państwa, my musimy wiedzieć, w którym momencie tą pozycję zamknąć. Musimy wiedzieć, w którym momencie z rynku uciec, gdzie ustawić stop lossa, gdzie musi być ustawiony target. Strategia wymaga takich właśnie dopracowań, ale idea jest znana. Czwarta fala, piąta fala, pierwsza luka, druga luka, trzecia luka i zmiana trendu na spadkowy, tym razem silniejsza. Proszę zwrócić uwagę, że za każdym razem myślimy tak samo. My nie mówimy przy 55 200, Boże, rozpoczęła się wielka hossa, będziemy teraz królami hossy, rynek idzie w górę, praktycznie sky is the limit, prawda? Czyli niebo jest tylko dla nas górną granicą. Gramy typowo przeciwko ludzkim emocjom. Zresztą też widzimy wyspę odwrotu, prawda? Proszę zobaczyć, kiedy po luce wyczerpania pojawia się wyspa odwrotu. Ta formacja też jest nam znana. Oglądaliśmy ją w pierwszym filmie. My już wiemy, jak się zachować tutaj. Otwieramy pozycję krótką po prostu, prawda? I w tej chwili jesteśmy dalej w 2007 roku. Proszę zobaczyć, następuje bardzo silny spadek. I znowu informacja pierwsza. To już mamy omówione wyspa odwrotu. Luka kontynuacji. W luce kontynuacji nie robimy nic. Proszę zauważyć, że wśród tych trzech okien luka startu, luka kontynuacji, luka wyczerpania handlujemy na pierwszej i trzeciej, natomiast nie handlujemy na drugiej. Ta druga jest nijaka. Natomiast tutaj, proszę zwrócić uwagę, luka wyczerpania. No i co? Jest sygnał, tak? Zapłaci czy nie? Jak Państwo myślą? Oglądamy słupek po słupku. I nagle złe informacje się wyczerpały i na rynek gdzieś już od tych okolic zaczynają napływać informacje dobre i cała historia się powtarza. Drodzy Państwo, trzy okna w lutym 2010 roku. Tu mam kolejny przykład na wykresie. No i drodzy Państwo, teraz ważna sprawa. No, zdarza się, że może się okazać na przykład, że przez pół roku rynek nie będzie miał okien, no bo nie ma żadnych informacji, prawda? Natomiast, drodzy Państwo, kiedy formacja znowu się pojawi, to w 2016 roku, kiedy obniżany jest rating dla Polski, pamiętacie, i wszyscy mówią, że już nadchodzi kataklizm i w ogóle nic dobrego z tego rynku nie będzie, to proszę wystarczy pamiętać, że to było trzecie okno. Zasada wciąż obowiązuje. To, co chodziło w poprzednich latach, kiedy pojawi się teraz, to nie musi zapłacić zawsze, cudów nie ma. Układ zapłaci lub nie, dlatego zarządzamy tą pozycją. Ale na pewno nie jesteśmy osobami, które w tym miejscu, kiedy jest obniżony rating dla Polski, opowiadają o wielkim krachu, który właśnie nadchodzi, a raczej czają się do otwarcia pozycji długiej, bo wiedzą, że złe informacje już są w cenach i teraz jakikolwiek zapalnik pozytywny to spowoduje, że rynek będzie szedł w przeciwną stronę. Tak jak powiedziałem, trzy okna w styczniu 2016 roku na WIG-u, zasada wciąż obowiązuje. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na, mam nadzieję, że interesujące kolejne nagranie.